dobiegają końca prace na osiedlu kolorowym w Dzierżoniowie. Niestety ulewa, która miała miejsce 1 lipca, wskazała, że są pewne niedociągnięcia dotyczące odpływu wody. Klatki w kilku blokach zostały zalane. Co w tej sytuacji zrobi miasto, bo odbiory prawdopodobnie przed nami? Przede wszystkim to poprawimy z kilku powodów. Rozmawialiśmy z projektantem, który zapewniał, że takie zaprojektowanie, jakie miało miejsce w tym przypadku, w zupełności wystarczy przy intensywnych opadach. No, pogoda zweryfikowała trochę ten pogląd, ale też warto zauważyć, że to były bardzo duże opady. Tego dnia w ciągu 2 godzin w Dzierżoniowie spadło 5 litrów wody na metr kwadratowy, a roczna suma opadów to jest 500 litrów, więc 1/10 rocznych opadów w ciągu 2 godzin to naprawdę całkiem sporo. W tych klatkach rozmawialiśmy z mieszkańcami, z przedstawicielami mieszkańców, z zarządcami. W tych klatkach, do których doszło do przelania tej wody do klatek, wprowadzone zostaną dodatkowe odpływy i to na pewno rozwiąże problem, ale myślę, że to jest też taka wskazówka dla nas na kolejne lata i na kolejne inwestycje, żeby projektować te rozwiązania związane z gospodarką wodną w taki sposób, aby też brać poprawkę na to, że tego typu opady mogą się w Dzierżoniowie zdarzyć bardzo często. Natomiast co ważne, zależy nam najmocniej na tym, aby jak najszybciej zgłosić te inwestycje do odbioru, po to, aby mieszkańcy mogli jak najszybciej korzystać z miejsc parkingowych, a równolegle później będziemy rozwiązywać ten problem w tych kilku klatkach na osiedlu kolorowym. No właśnie, przed klatkami wcześniej, we wcześniejszym rozwiązaniu były kratki odpływowe, teraz ich nie ma. Rozumiem, że mogą wrócić, ale czy ten problem będzie rozwiązywany tylko przy tych klatkach, czy na przykład te kratki będą także w innych blokach, czy w ogóle rozważacie poprawki jeszcze w innych miejscach? Właśnie te kratki będą wprowadzone w tych miejscach, gdzie zaprojektowany był przeciwspad i gdzie woda wlała się do klatek, to na pewno. No, przy tych opadach też dotyczyło to kilku części klatek, więc tam, gdzie nie było takiej sytuacji, no nie będziemy tego zmieniać. Te różnice wynikają z tego, co przekazuje projektant, z różnic terenowych, dlatego czasem nawet na przestrzeni jednego bloku, w którym mamy 3 klatki, są różne rozwiązania projektowe i to wynika właśnie z poziomu. Odpływ z tych kratek włączony będzie do kanalizacji, więc ta woda powinna swobodnie wpływać, ale tak jak powiedziałem, no te zmiany pogodowe są na tyle duże i zauważalne, że już teraz musimy myśleć o tym w kontekście przyszłości, no bo to popołudnie, ten wieczór w Dzierżoniowie, no był naprawdę bardzo trudny. No mówię to chociażby z obserwacji tych ulic, które normalnie odbierają bardzo duże ilości wody, to jednak przy tych opadach no, zamieniały się w takie małe strumyczki. No i trzeba na to zwracać uwagę, bo to jest też kwestia bezpieczeństwa miasta. Orientujecie się, kiedy, w jakim czasie będą robione te poprawki? Myślę, że to jest kwestia najbliższych tygodni. Musimy najpierw formalnie zakończyć tę inwestycję, tak żeby nie przedłużać jej realizacji, bo gdybyśmy chcieli robić to w ramach tego zadania, to czas wykonywania tych dodatkowych odpływów no trzeba byłoby dodać do momentu odbioru, a to myślę byłoby niepotrzebne czekanie na to, byśmy mogli korzystać z tych miejsc parkingowych, na które mieszkańcy kolorowego czekają.